Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Bike Test. Dzisiaj gościmy specjalnego gościa, mojego bliźniaka, znanego wam jako Bike Test. Ukończył wczoraj swój kolejny projekt roweru i musi się wytłumaczyć dzisiaj, dlaczego chce za niego aż 850 zł. What? Zaczniemy od tego może, za ile go kupiłeś i co zrobiłeś do czasu tego odcinka. No, kupiłem rower za 500 zł, tak mniej więcej. I po pierwsze, wyczyściłem stery i przesmarowałem je na nowo, bo były w strasznym stanie. Po drugie, odrzewiłem większość części, jakichś śrubek, podkładek i tak dalej, które były zardzewiałe i teraz się fajnie świecą. Po trzecie, chciałem wypolerować koła, ale no w końcu z tego zrezygnowałem. Spróbowałem kawałek, ale no jednak nie. No właśnie, zatrzymamy się przy tych kołach, bo mówiłeś na ostatnim filmie, że je pomalujesz, a z tego co widzę, to nie są pomalowane. Tak, kupiłem nawet specjalną pastę polerską do tego, do aluminium i filc, ale jak zacząłem to robić, to stwierdziłem, że to zajęłoby po prostu za dużo czasu, dlatego zrezygnowałem. Potem byłem zdecydowany, że te koła pomaluję, aż do czasu, kiedy je oszlifowałem papierem ściernym. Nałożyłem to kółko z papierem ściernym o grubości 240 na wkrętarkę i oszlifowałem dwa koła po zewnętrznej stronie. Potem papierem ściernym o grubości chyba 1500 poprawiłem to wszystko i oszlifowałem koła pomiędzy szprychami i naklejkami. I co dalej? Kupiłeś farby, czy się jednak rozmyśliłeś? No właśnie zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że koła teraz dobrze wyglądają, a z malowaniem byłoby dużo pieprzenia i nie wiadomo, jakby to w końcu wyszło. No i musiałbym jeszcze zapłacić za kolejne farby, no więc dlatego. Czyli tak, najpierw mówisz widzom, że wypolerujesz koła, potem zmieniłeś zdanie, że je pomalujesz i wszystkich angażujesz w malowanie kół, a na sam koniec zostawiłeś je na goło oszlifowane papierem ściernym. Tak. Zastanawiam się jeszcze, czy nie pomalować tych kół papierem lakierem bezbarwnym, ale nie wiem, czy jest po prostu to konieczne, także napiszcie mi w komentarzach, jak uważacie, czy warto zabezpieczyć te koła po prostu gołe aluminium oszlifowane jeszcze jakimś lakierem bezbarwnym. Co to da? No dobra, to idziemy dalej. Potem założyłem opony, które kupiłem za 60 zł za komplet, razem z wysyłką, także dobry układ. Starałem się je tak założyć, żeby napis Crossmark był koło naklejek na felgach, bo ładnie to pasowało kolorystycznie. Założyłem potem koła, ale wcześniej też zamontowałem te części, co odrdzewiałem, no i kierownicę. Czyli do zrobienia zostały już chyba tylko hamulce. Tak, a nie, jeszcze przed założeniem kół wypolerowałem ramę pastą polerską, żeby po prostu ładnie się świeciło, żeby ten lakier miał taką głębię i myślę, że to fajnie wyszło. Na dodatek ten kolor tego rowerku jest taki fajny, on jest taki bardzo ciemny zielony, taki butelkowy, podoba mi się. No to jak z tymi hamulcami? Na pierwszym filmie chyba mówiłeś, że trą o obręcze, tak? No niestety miałem z tym mały problem. Zacząłem oczywiście od prawidłowego ułożenia klocków względem obręczy. Niby potem wystarczyło dokręcić linkę, ale wtedy zaczęły się dopiero problemy. Jedno ramię hamulca było bardziej oddalone od obręczy niż drugie. Spróbowałem to wyregulować naciągiem sprężyny w drugim ramieniu, ale to było na nic. Potem zmieniłem otwór przytwierdzenia sprężyny, też na nic. Zauważyłem, że linka jest krzywo przytwierdzona do drugiej, więc to zmieniłem. Było już lepiej, ale bez szału. Klamka hamulca nie wracała na miejsce po naciśnięciu, co musiało być spowodowane dużym tarciem linki w pancerzu. Na początku myślałem, że nie trzeba będzie ich wymieniać, ale gdy to zrobiłem, różnica była ogromna. I co, i to koniec tego projektu? Wszystko gotowe? Tak, wszystko gotowe. Pojechałem do pobliskiego też parku, żeby zrobić jakieś fajne foty. Myślę, że wyszły całkiem nieźle. No i wystawiłem ogłoszenia sprzedaży. A odezwał się może już ktoś, kto chce kupić ten rower? No ktoś tam pisał, ale jeszcze bez konkretów. Cieszy mnie, że na Facebooku, na grupkach rowerowych ludzie docenili ten rower, spodobał im się ten klasyk. Także po prostu mnie to bardzo fajnie zmotywowało. No dobra, a czy wy nie myślicie i czy ty nie myślisz, że 850 zł to nie jest po prostu za dużo na ten rower? No może się niektórym wydawać, że 850 zł za taki rower to jest za dużo, ale po pierwsze, jest to bardzo fajny rower, ładnie on wygląda i wszystko w nim działa, także myślę, że to jest dobra cena. A po drugie, jakbym po prostu zawsze cenę się troszkę podwyższa, żeby mieć z czego negocjować. Bo jakbym wystawił rower za 800 zł, no to bym go sprzedał za 750 albo za 700. A jak wystawię za 850, no to sprzedam go za 800, może 750, no to wiecie, zawsze 5 dych w kieszeni, a 5 dych to nie mało. To życzę ci, Adam, w takim razie wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten rowerek się sprzeda jak najszybciej i mam tylko jedno pytanie od widzów, które wszystkich nurtuje. Dlaczego robisz tak krótkie odcinki i dlaczego nie robisz ich częściej?
No są krótkie, bo ja nie lubię owijać bawełnę, nie mam jakiegoś słowotoku na byle jaki temat. A w garażu jest na dodatek zimno, jest tu 3 stopnie Celsjusza. Co prawda no jest piec, który mi nagrzeje powiedzmy do 10, 10 już nie jest tak źle. Ale to nadal nie są wygodne warunki, żeby to nagrywać. Czekamy na wiosnę, do marca, aż będzie troszkę cieplej. Też będzie więcej się rowerów sprzedawać. Będzie więcej ludzi sprzedawać i kupować rowery. Także myślę, że to wszystko się rozkręci. Także mam nadzieję, że wtedy będę dodawał częściej i żeby te filmy były dłuższe. Ale na przyszły odcinek postaram się zrobić coś dłuższego, żeby mieć taki, no może 20-minutowy film, bo mnie kolega przekonał, dzięki Kuba. Także możecie mu podziękować w sumie, bo ja się na tym więcej pomęczę, żeby zrobić dla was taki odcinek. No i zobaczymy, czy się będzie dobrze oglądał. Spróbujcie tylko nie odtworzyć całego tego filmu, jak go nagram, takiego długiego. A jest jeszcze jedna sprawa, bo zgłosiło się do mnie kilka osób, nawet kilkanaście, że chcę, żebym im pomógł w sprzedaży rowerów. Także cieszę się z tego. Pomagam wam. Staram się wystawiać jakieś ogłoszenia, obrabiam wasze zdjęcia, dodaję fajne opisy. No na razie się żaden nie sprzedał, ale ludzie się odzywają i jakoś to idzie. Często ludzie chcą kupować wasze rowery na części, także jeśli się zdecydujecie, że chcecie je sprzedać na części, no to dajcie mi znać. Na razie jakoś to idzie. Jeśli chcecie też, żebym wam pomógł sprzedawać wasze rowery, to napiszcie do mnie na Facebooku, na mojej stronce Bike Test, polubcie ją, zaobserwujcie. Pomoże mi to też w dalszym rozwoju. I co dalej? Planuję też zrobić taką stronę internetową, coś jak OLX, ale ja będę wystawiał wasze rowery, które będą miały gwarancję jeszcze, czyli będą używane rowery z gwarancją. Czegoś takiego nie ma i myślę, że tego brakuje, bo wiele ludzi boi się kupować w internecie rowery, na dodatek zdalnie, żeby ktoś im wysłał ten rower, bo nie wiedzą tak naprawdę, co kupują. A ja chcę być tym pośrednikiem, który będzie dawał gwarancję na wasze sprzedawane rowery i przez was kupowane rowery. Czyli jak kupicie coś za, powiedzmy nawet rower za 5000 zł, no to możecie wykupić powiedzmy u mnie gwarancję i jeśli coś będzie nie tak, albo nawet jeśli w ciągu roku coś się zepsuje, to wysyłacie go do mnie i ja go wam naprawiam tylko za tą kwotę tej gwarancji, ale na razie taki pomysł, myślę, że fajny. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Na razie.